Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zapraszam na wspaniałą partię, niekonwencjonalną, taką twórczą i nieschematyczną, co myślę, że się kibicom może podobać. Bohaterami tej partii tutaj białym kolorem gra Lupulescu kontra Mamediarów. Mamediarów, moi drodzy, jest arcymistrzem ze ścisłej czołówki światowej, jako jeden z nielicznych przekroczył ranking 2800 w swojej karierze i gra bardzo ostre szachy. E, turniej w Rumunii właśnie tutaj grają między innymi Fabiano Caruana, Griszczuk, Giri, e, to są topowi szachiści. E, zapraszam serdecznie. E, skoczkiem F3, tutaj ta partia się rozpoczęła. D5 odpowiedział e, Azer. E3... Właśnie, to jest takie posunięcie troszeczkę ym, zachowawcze, bym powiedział, aczkolwiek y, wydaje się, że tutaj będzie otwarcie Retiego. Po ruchu E6, zauważmy, też można powiedzieć takie dziwne, znaczy dziwne, no normalne, to jest wszystko normalne, aczkolwiek chce się oczywiście, jak tutaj osoby początkujące y, grają, to chce się tego gońca wyprowadzić na jakieś 4 stać normalnie, y, normalnie, tak też jest normalnie, aczkolwiek no, szachy są już tak skomplikowane, znaczy jeśli chodzi o taki najwyższy poziom, więc y, nie będę tu się mocno zagłębiał. Ruch jak ruch, pozycję chcemy swoją dostać, troszkę zakombinować i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Po E6 nastąpiło C4. Właśnie otwarcie retiego w ten sposób nam tutaj powstało. I moi drodzy, goniec E7. Już zaczyna się w trzecim ruchu takie niekombinowanie, ale próba zagrania trochę inaczej. Jest to ruch, który troszeczkę próbuje zmienić. Znaczy, tutaj mamy diarów, już ma swoje zamiary oczywiście. Zaraz zobaczymy, jakie. Bo po ruchu B3, a tak się zaczyna właśnie ta partia, goniec zagrywa na F6. No właśnie, dziwne, dziwne, ale też logiczne. Tutaj z reguły gra się skoczek na F6, no i pozycja jest taka bardzo standardowa, byłaby bardzo standardowa. Tutaj jest już nieco inaczej. Ten goniec oczywiście strzela wieżę w wieże Nie da się tego oczywiście zbić. E, można zagrać na przykład ruch D4, co by się automatycznie mogło spotkać z ruchem C5, żeby próbować te centrum rozbić. E, no ale w partii nastąpiło skoczek na C3 i na przykład ktoś by zapytał, e, czy czarne mogą zbić skoczka. Mogą. E, nie jest to grzech, aczkolwiek e, ta pozycja nie byłaby dobra już dla czarnych, bo tracimy gońca. Wykonaliśmy jeden, dwa ruchy, byśmy trzeci ruch wykonali ze zbiciem na C3. Nie za bardzo nam się to opłaca. Cało. Wprawdzie zdwajamy pionki, ale tu się zaraz pionki prostują. Koniec tematu. Bicie jest złe. Skoczek zagrał na E7. No i zobaczcie, skoczek z gońcem tak teoretycznie się zamienili zamieniły się na miejsca te figury. Koniec e, B2 i C5. Normalna sprawa, tutaj wyprowadzamy pionki do środka. Tu taki ruch dosyć chytry jest na D4, ale trzeba wziąć pod uwagę, że skoczek na E4 może zagrać i tego końca nam niestety sprzątnąć, więc D4 chyba jeszcze nie przechodzi, dlatego też białe decydują się na Hetman C2 i skoczek na C6. Standardowe zagranie, zobaczcie, że tutaj skoczek też na B4 ma jakąś opcję, aczkolwiek ten ruch jest raczej niespotykany. To jest tylko takie um, zaatakowanie het Hetmana na hura, a potem nic nie ma tak naprawdę z tego, bo Hetman zagrywa na B1, A3 od odpędzamy i potem Hetman może wrócić na C2. No mniej więcej tak to może wyglądać. Skoczek zagrał na A4. Ten skoczek atakuje piona, jak widać. Chce tego piona wziąć. No i teraz, właśnie tego piona czasem można, znaczy teraz można by było próbować go wziąć. Ze względu na to, że pionek stoi na D2, czasami są takie pułapki, że Hetman zagrywa na A5 z szachem, pionek broni. Ale dobra, tu już się tu, troszeczkę zagłębiał za bardzo. B6 ze strony czarnych i goniec wybił na F6. Oczywiście zauważmy, że. Jeżeli byśmy na przykład tutaj czarnymi wybili na B2, co się by spotkało z Hetmanem na B2, i pionek byłby atakowany i również na C5, więc czarne myślę, że by miały straty materialne. A więc B6, wybicie, i wybicie. No i zobaczmy, co to za pozycja. Białym udało się zepsuć strukturę pionków u czarnych. Ta roszada teoretycznie może być słaba. Aczkolwiek tutaj nie ma za bardzo jak zaatakować czarnych, więc tutaj czarne się cieszą. I zobaczcie, że tak naprawdę białe nic nie uzyskały większego. Pozycja jest równa. Co robią białe? Białe biją na D5. No teraz wypadałoby takiego pionka zbić, z tego względu, że grozi na przykład D4, i te pionki miały tutaj by niezłe widoki w centrum. Po wybiciu, pytanie jest takie: czym odbić na D5? Tu pytanie do osób początkujących e, lub też na przykład z trzecią kategorią. Tak mniej więcej strzelamy jeśli chodzi o poziom: czy wybić pionkiem, czy wybić skoczkiem, czy hetmanem. Tak naprawdę dwie opcje e, mogą być tutaj lepsze. E, czasami też istnieje takie zagranie jak skoczek B4 z e, tempem i e, z, ze zbiciem na D5. No i moi drodzy, e, oczywiście pionkiem nie byłoby najlepsze ze względu na to, że powstaje kolejna wyspa pionowa. Im ich więcej, tym gorzej. Znaczy tu się akurat ta wyspa łączy, ale te pionki są byłyby osamotnione. Więc tutaj hetmaner jest bicie jak najbardziej uzasadnione. Dlaczego to bicie jest całkiem niezłe? Z tego względu, że goniec czasami może zerkać przez B7 na, na diagonale i ten pionek z D5 już nie będzie mu przeszkadzał, bo go zwyczajnie nie będzie. Skoczek zagrywa. Na C3, Hetman zagrywa na H5. Właśnie, moi drodzy, Mamediarow, zauważcie, Hetmana wrzucił tutaj na skrzydło królewskie. Wygląda to dziwnie, lecz to jest sprytny taki lisek, bym powiedział on. Ten zawodnik szuka już takiej opcji, żeby atakować, mimo że król jeszcze nie zrobił roszady. No, ale tutaj Hetman chyba się czuje jeszcze w miarę dobrze. Zauważcie, że skoczek zagrywa na E4. Jest atak na E6 bardzo niebezpiecznie, ale też jest atak na D6. Muszę przyznać, że czarne tutaj niesamowicie dobrze oceniły sytuację, gdyż silniki się zgadzają, że ta pozycja po skoczek E4 jest nieco przyjemniejsza dla czarnych. Przyznacie, że szachy są zwariowane, prawda, na tym poziomie. No tak się by wydawało, że tutaj skoczek na D6 skakuje i robi się niebezpiecznie. Jest Hetman na G6. I zauważmy, że po na przykład szachu król po prostu odchodzi na f8, jeżeli będzie wymiana, wymieniamy tutaj skoczek jak najbardziej może zbić gońca, który jeszcze nie wyszedł, więc to jest jak, na, jak najbardziej na plus dla czarnych po wybiciu. No pozycja jest po prostu dla czarnych taka przyjemna myślę do gry byłaby. Skoczek zagrał na h4. No i po tym posunięciu hetman h6 cały czas bronimy piona. No tutaj powiedzmy białe strzela w przeciwnika, ale zauważmy, skoczek jest atakowany, jakiś tempo trzeba w obronie stracić. Skoczek daje szacha. No i tutaj na D7 królem jak najbardziej można byłoby zagrać. Takie dziwne by było troszkę, ale po wymianie wieża, wymienia tutaj jakieś G3. Gramy dalej. Królew 8 postanowił zagrać Mamediarow, i to jest całkiem normalne, dobre posunięcie. Mimo wszystko skoczek wybił. No cóż, nie zawsze wybicie jest dobre od razu. Można było troszeczkę poczekać i zagrać na przykład G3. Po prostu wyczekać przeciwnika, co by dalej zrobił Skoczek. Myślę, że tej krzywdy nie robi, aczkolwiek zawsze ma ucieczkę. No cóż, ale biały miały inne plany w tym wypadku. E, I teraz zostało zagrane G3 z obroną Skoczka, wieża D8. Wieża D8 od razu znalazła sobie fajną, wolną linię tutaj do... Y no, że tak powiem, dowarty. No i teraz Goniec zagrał na E2. Chciałoby się zagrać od razu Goniec G2. Myślę, że 90% osób w tym momencie po G3 taki ruch by wykonało, ale no powiem Wam tak, no, ten ruch, co on daje, no jest taki normalny i strzela. Już w pustą diagonalę, tak naprawdę, w skoczkach, które zbrojone nieistotne, wie, że nie ma na a8, więc tak za bardzo się nie chce zagrywać, a koniec e2 dobrze też kontroluje sobie tutaj te diagonale z jednej i z drugiej strony. Król zagrał na g7, a3 ze strony białych, no takie widzicie, jakby ktoś grał powiedzmy... No, z czwartą kategorią takie ruchy, to byśmy powiedzieli, a słabe ruchy, prawda? A jak grają mistrzowie, to jakiś tutaj pewnie sens tego głębszy jest. No, taki ruch standardowy, Fretti. bronimy na B4, może wyczekujący. Ciężko mi określić, ciężko mi też powiedzieć i bardzo wytłumaczyć każde posunięcie zagrywane przez białe, ale postarajmy się. Białe i czarne oczywiście. Wieża D6, zostało zagrane F4 i wieża HD, H na D8, Czyli arcymistrzowie, zobaczcie, wszystkie figury starają się wyprowadzić dobrze. No i teraz ocencie pozycje, jakimi chcielibyście grać. Wprawdzie Hetman za bardzo nie ma dobrych pól do wyjścia, ale król zawsze może mu zwolnić po lege 7. Hetman sobie tu poradzi przez f5. Wieże już fajnie stoją i mogą tutaj atakować. A co miał, mają białe w zamian? No, taką pozycję, gdzie nic nie atakują chyba. Wie, że zagrała na d1 w tym momencie i f5. Plus jest fajny tutaj tego posunięcia. Hetman ma opcję na F6. A jakieś tam pola w centrum są kontrolowane, ale po skoczku F3 zauważcie, że tutaj jeszcze ten skoczek gdzieś tam może się pojawić. Ale tak jak już mamy Jarów udowodni, nawet skoczek D6 mu tutaj nie zaszkodził. Więc na E5 tym bardziej, czy na G5 pewnie nie zaszkodzi. Skoczek zagrał na D5. Te skoczki tutaj się manewrują, przestawiają. Roszada ze strony białych, król G8. Dlaczego by nie? Schodzimy po prostu z diagonali. Wieża zagrała na B1. Posunięcie A5 e, mocno cementujące zamiary tutaj e, białych do ruchu B4. E, goniec zagrał po prostu na B5. E, skoczek z C na E7. Bardzo fajny manewr. E, tutaj skoczka. Myślę, że prosty dosyć. Wieża z F na D1 i skoczek na F6. Te skoczki nieźle sobie tutaj tańczą. Centrum, goniec po prostu na F1. Tutaj, moi drodzy, ta pozycja jest e, tak po prostu równa, ale ona jest e, bardzo niestandardowa i ciężko pewnie człowiekowi ocenić, że to jest równa pozycja. E, myślę, że czarny gra się po prostu wygodniej. No tutaj naciskamy na punkt D2 przede wszystkim i mamy jakieś perspektywy. Zauważcie, że Memadiarow e, w ogóle w tej sytuacji. E, Myślę, że marzy tutaj o ataku na króla. Ten skoczek się nieco już przestawił do obozu przeciwnika. Hetman stoi na straży. Niby w centrum coś tutaj gramy, ale już ataki jakieś powstają. Skoczek zagrał właśnie na G4. Po co? Żeby dać mata? Skoczek broni. A to tak psychologicznie dobrze wygląda, czasami są jakieś tutaj ataki na E3. E, czasami oczywiście, tu się wszystko póki co jeszcze na D1 broni. E, po tym ruchu H3 zostało zagrane, no i prowokacja się udała, skoczek wrócił, nieco król się osłabił. Posunięcie D3 ze strony białych i skoczek C6. Skoczki po wielu manewrach wojennych, moi drodzy, wróciły na swoje stanowisko. Stoją standardowo, również wieże wyglądają całkiem, cały czas to podkreślam, dobrze. Wieża zagrała na E1, Hetman G7, i już się pojawiają przeciągi tutaj na królu i Hetman F2. Bronić się trzeba. Król H8, zobaczcie prosty plan przerzutu, tutaj wieży na G8 i jakaś tam opcja się pojawia. Król H2 i mamy zobaczcie, zagrywa na G8 od razu męcząc Pionka. Goniec na E2, no tak nie zazdroszczę pozycji białym. Niestety, troszeczkę nie zazdroszczę. I proste zagranie: skoczek depić. Nie znaczy, że musimy na maksa atakować przeciwnika. Jeżeli nie widać opcji ataku, bo pionkiem tutaj nie ma co zasuwać, tu się wszystko dobrze broni. Skoczek pilnuje H4 na przykład, no więc próbujemy opcji w centrum. I tu skoczek też ma dobre tutaj miejsce na. C3. Goniec zagrywa na F1. No tak, tutaj jakbyśmy teraz zagrali, ja tak powiedziałem, że dobre miejsce, no bo dobre, aczkolwiek widełek żadnych nie ma, więc tutaj się czarne na to nie decydują, ale zdecydowały się czarne na bardzo ciekawe zagranie. Tutaj, e, moi drodzy, co zagrać? Co można zagrać czarnymi? Niełatwa decyzja, bo trzeba policzyć. Zaraz powiem o co chodzi, mianowicie E5. Trzeba policzyć, co się stanie później z tymi pionkami słabymi, teoretycznie słabymi, no bo jak tu się wymieni, no to te pionki mogą być narażone na atak w końcówce, ale póki co końcówki nie ma. Bardzo ładne posunięcie z fajną ideą, mianowicie przerzut wieży na przykład na G6. Też po wybiciu tutaj staramy się tego obrońcę wymienić, atakując cały czas pole G3. I teraz tak, w partii zostało zabite na F5, ale sprawdźmy, co by było na przykład po skoczek H4, bo to się generalnie narzuca. Żeby atakować tutaj z widełkami. I teraz po tym ruchu wybijamy tutaj na F4. Y oczywiście nie patrzymy nawet tego ruchu, bo tu jest wtrącenie na G3, więc tutaj czarne byłyby niezłe. Po y wybiciu na F4 hetman mógłby zagrać na D4. No właśnie, zostawiamy y pionka. Y tak. Pośrednio będziemy go bronić, bo tutaj, jeżeli by Hetman wybił teraz na D4, wybijamy skoczkiem. Bronimy skoczek, jest wiecznym skoczkiem. Tu się pięknie tutaj przygląda temu pionkowi, nie pozwala zagrać. B4. Ten skoczek z pionkami również wszystko w końcówce stoi. Wręcz no tak, myślę, że wzorowo. Oczywiście po tym ruchu Hetman D4, wieża mogłaby na przykład zagrać na B2, można by było wybić i standardowo zagrać skoczkiem na D4 cały czas broniąc piona. Stoi świetnie, a czasami po takim ruchu skoczek F3... No oczywiście no, patrzymy, że możemy pionka wziąć i pewnie byśmy wzięli, ale czasami jest też taka opcja f 6 żeby bronić tutaj te słabe pola. Moi drodzy, tutaj można by było zagrać również wieża e6. Dosyć ciekawe posunięcie po wybiciu. Tutaj stoimy świetnie czarnymi, cały czas skoczek jest w gotowości, a na przykład po takim zagraniu również mamy skoczek d4, nieco wymuszając bicie i pozycja jest rewelacyjna, końcówka jest rewelacyjna dla czarnych. Mogłaby być oczywiście, bo po tym Ruchu. Robi się niestety dla białych bardzo ciężko i trzeba zwrócić uwagę i zobaczyć jak można by było atakować. No ma ma atak we krwi i to się naprawdę może podobać. Sugeruję, żeby troszeczkę bliżej się przyjrzeć temu zawodnikowi, temu szachiście wspaniałemu zresztą, który rozgrywa szachy naprawdę widowiskowe. Stara się bynajmniej. Tutaj wieża na G6, a też, też pragnę nadmienić, że na najwyższym poziomie grać widowiskowo i ostro jest piekielnie trudno, piekielnie trudno, bo trzeba grać bardzo dokładnie. Skoczek na H4 w tym momencie, moi drodzy, zostało zagrane i wieża wybiła na G3. Pytanie do Was. Co się stanie, jak skoczek zbije na F5 i. Spróbujmy znaleźć odpowiedź. Ja to przestawię. Można sobie zatrzymać materiał, bo to jest kluczowy moment w partii. Znaczy, mógłby być, bo tak nie było. Ale co by było, bo to trzeba policzyć, oczywiście. I tutaj myślę, że e, jedyny ruch, który wygrywa no to jest jedyny ruch, który wygrywa w tym momencie to uwaga, bieża F3. Piękny ruch. To znalazł to posunięcie, gratuluję, bo nie jest, proste, nie jest to proste posunięcie, licząc kilka ruchów do przodu w tej kombinacji. I po takim posunięciu oczywiście widzimy mata pięknego. A po wybiciu na G7 jest szach. No jeżeli król schodzi na H1, bijemy skoczka. A jeżeli król na przykład na G1, subtelne zagranie na A2 na przykład. I powiedzcie mi, co ma zrobić skoczek, który jest tutaj związany. Więc zdobywamy po prostu czarnymi figurę. Byłoby pięknie w partii po wieża G3. Nastąpiło D4. Hetman zbliżył się nieco do skoczka. Próbuje atakować obrońcę. Skoczek na G2. Bicie na D4. Bicie na D4, moi drodzy. I skoczek. Wybił na D4. Partia się zakończyła, moi drodzy. Białe się poddały. Tutaj jest nieunikniony taki ruch na F3, skoczki, no, spoglądają w króla. Tutaj ciężka artyleria, również totalnie wygrana pozycja. Myślę, że jak ktoś jest chętny zobaczyć, jak można by było tu dać mata i tak dalej, to polecam sobie zobaczyć z programem. Tymczasem serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!